Mianowicie. Ten, no. Kurwa, to mam plamy na sobie. Ja pierdolę, jestem w tym wszędzie teraz, kurwa. Wyjdźmy do basenu, będzie śmiesznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MRM, a to jest kolejny odcinek gry Modern Warfare 2 Remastered. Kochani, przedostatni odcinek. Zostało nam naprawdę niewiele misji do końca tej fabuły. I na tym etapie, patrząc, że chyba już się zaczął trzeci akt, można pomyśleć, że w sumie ta fabuła jest chyba bezcelowa, no bo co, musimy powstrzymać Makarowa. A to nie wydaje się jakoś mocno bliskie. No ale zaufajcie mi, że w tym odcinku się dużo wątpliwości dotyczących naszego działania i tak dalej rozwieje. Więc pozostaje nam jedynie wziąć udział w ostatecznym szturmie do odzyskania, kurwa, Białego Domu, chyba. Chyba na pewno. Tak jest, Biały Dom. Mówię ostateczny szturm, no bo już naprawdę dostaliśmy taką przewagę z racji tego, że wybuchł, kurwa, ładunek termojądrowy nad nami, który zadziałał jako IM. To jest snajper jakiś. Czego trafiłem w ogóle? Nie wiem, ale ja jestem trafiony teraz. Dobra, to trzeba chyba zmienić pozycję. Wejdź tam, dobra, to czekajcie, czekajcie chwilę, poczekajmy. Tu mamy pistolet. Dobra, lecimy. Lecimy, 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 chowaj się. Tu są wrogowie czy nasi? Tu byli chyba wrogowie. Tam są na pewno. Dobra, let's go. Do okopów, do okopów, do okopów. Bo ja nie wiem, kurwa, czemu oni tu strzelają. Czy tu snajperów przypadkiem nie ma jakiś won. Zdychaj, uciekaj z egzystencji. Są snajperzy. W ilości sztuk, w kurwę. W kurwę mnie ten reflektor. Chyba się nie da go wyłączyć w żaden sposób. Da się. Dobra. Dobra. W gardziel dostał, spierdalamy. No to się wydaje być o wiele bliżej niż jak celowaliśmy przez przyrządy. Ja to cały czas zapierdalam. Ramirez to, Ramirez tamto. Oj ci do dupa. O, siema! Kurwa, myślałem, że chociaż cię zabiję. Dobra, tu się schowamy, tu się nie schowamy. Tu się, kurwa, nie schowamy, tam nie ma miejsca za tą ścianą. Im więcej wokół mnie Marines, tym lepiej. No super, szkoda tylko, że gramy Rangersami. Ta delikatna straka. No nie, jeszcze tych tutaj muszę wyeliminować. Żyje to nam cokolwiek ma dać. Kurwa, Ramirez i Ramirez, co ja tylko, ja jestem z amerykańskich żołnierzy. Nie wiem, ze zmysłem słuchu. Dlatego wszystko do mnie tutaj idzie. Kurwa, akurat zawsze jak chcę strzelać, to jestem trafiany. Dobra, to nie wybuchło, to nie miało prawa wybuchnąć. Ja wybuchnę gniewem, jak umrę. Dobra. Ja pierdolę, zostawcie mnie. Kurwa! Jebane gówno. I znowu od tego momentu tam. Przecież ja, kurwa, nawet nie miałem kawałka krwi na sobie, tylko tyle, że słuch straciłem. Komu z nas się nigdy nie zdarzyło? Posłuchajcie moich kawałków. Co, no tak się czasami zdarza. Dobra, chyba trafiłem w dach, chyba, kurwa, bardzo ładnie trafiłem w dach. Chyba, kurwa, nie, bo tam dalej strzelali. Dobra, ale tu bardzo ładnie trafiłem. Ja nie wiem, skąd oni napierdalają we mnie! No kurwa, znowu do pizdy te skurwysyny z jednego miejsca idą. Ja pierdolę, no. Co ty, kurwa, tą łapę tu trzymasz? Wyjebywuj z tą łapą. Ja nie wiem, w którą stronę szturmować, bo z każdym mnie napierdalają. To bez, kurwa, żartu. A ci tu się odrodzili nagle, magicznie, kurwa.
Quick Revive'a się napili i kurwa żyją nagle. Dobra, jakimś dziwnym cudem wykończyłem ich wszystkich pistoletem M9. Pistolet M9 jest najlepszą bronią na świecie. Co ty szukasz? Aha, dobra. Nie przetłumaczyli, a ja też średnio słyszę, kurwa, na jedną słuchawkę. O, laptop, ja sobie idę koło niego. A właśnie, po co my te laptopy zbieramy, bo ja chyba nie tłumaczyłem nawet w przypadku Modern Warfare... Kurwa... Modern Warfare poprzedniego. Generalnie jak wejdziemy sobie... Chuj wie, gdzie w sumie sobie wejdziemy, bo sobie zasłoniłem kamerką. Ale jak wejdziemy sobie w dane wywiadu właśnie, tutaj, to tu możemy różne rzeczy odblokować. Na przykład jak odblokujemy, jak znajdziemy tyle i tyle danych wywiadowczych, to mam na przykład wybuchowo, czyli nie stój za blisko, pewnie wybuchy są mocniejsze. Przeciwnicy nie są twardogłowi, czyli jeden headshot zabija. Dla zabawy mamy różne rzeczy, typu pokaż wrogom prawdziwą słodycz. No to pewnie fananasy się, możemy to nawet wypróbować. Zazwyczaj gra się nogami, nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. Aha, tu się zamienią w opony, bomby kasetowe to granaty, granaty to owoc. To nie krew, to tylko granat, zobaczymy, spróbujmy. A tak, no granatami teraz nagle są jakieś owoce. Okej. Więc no, generalnie jest troszeczkę tych... O, mają łby, mają ananasy zamiast łbów. Więc po to zbieramy, o kurwa, po to zbieramy te dane wywiadowcze, żeby mieć jakieś tutaj urozmaicenia właśnie dla zabawy głównie. No, czekajcie, tu mam wszystko włączone, tak, odblokowałem teraz niebezpieczeństwo na przykład, czyli wróg mojego, nie mam pojęcia co to znaczy, pewnie do wszystkich musimy strzelać czy coś takiego. I tu mamy jeszcze kilka, wykrywanie krawędzie, na wojnie nie ma szarej strefy, nie mam pojęcia co z tym chodzi, no... Kurwa, no nie wiem, jakby możemy to jakoś przetestować kiedyś, ale też nie widzę za bardzo, no, potrzeby. Musielibyśmy się chyba jeszcze cofnąć do Modern Warfare poprzedniego. No bo tam też przecież sporo było. No i przede wszystkim musiałbym wszystkie znaleźć. To też mi się jakoś nie widzi. A w Modern Warfare 3 chyba nie ma, znaczy są na pewno dane wywiadowcze, ale nie ma z nimi chyba nic, żadnych takich tutaj urozmaicaczy rozgrywki, tylko co najwyżej jest osiągnięcie. Chyba. Też nie jest potwierdzone info. Zresztą w MW2 też nie było jakby tych urozmaicaczy, one są dopiero w remasterze dodane. One są dopiero tutaj w tym remasterze. W ogóle mam wrażenie, że ten remaster jest mega dobry. Ciężko powiedzieć, czy lepszy niż poprzedni remaster, jakby właśnie MW1, bo mam wrażenie, że to jest na tym samym poziomie. I tu zostało dużo fajnego stuffu dodane. Same gry też wyglądają zajebiście, no aż ciężko sobie wyobrazić w sumie, jak wyglądała oryginalna Modern Warfare 2. No i mimo, że wyglądała genialnie, no to różnice są widoczne. 90 sekund. Kurwa, dobra. Let's go. Czyli co, oni chcą zbombardować cały ten... O, biały dom. Bo uważają, że to jest stracone i że tu nie ma naszych. Kurwa, no jak na 90 sekund, no to dosyć sporo mamy czasu, żeby się tutaj przebić. Raz, dwa, trzy, chyba trzech padło wszystkich. Dobra, minuta. O kurwa, ty, oni jednak odliczają ten czas. To dawaj. A zielone flary, żeby mnie bombardowali. Dawaj. Lechia Gdańsk! Tak, to wygląda bardzo jak z krajobraz po kurwa meczu Lechia Arka. No tak, dopiero jedno stolicę odbiliśmy, teraz pora zająć drugą. Dobra, kochani, pierwsza misja dzisiejszego odcinka za nami, lecimy dalej. James Ramirez. It's been a tough week, gentlemen. We've lost more than we ever dreamed, but we will recover. Task Force 141. I've got a blank check.
check, and we're gonna use every cent of it killing Makarov. Despite what the world may say, we are not savages. We don't kill civilians. We use precision. There's an evil man hiding in these shadows, and we're gonna bring him into the light. Once his face is revealed, we will write history, gentlemen. These are the last safe havens left on Earth for Makarov and his men. Afghanistan and Caucasus. Impossible? Not for the 141. 50-50 chance to take out Makarov, eh? Captain Price, request permission to take the safe house with Roach. Granted. Soap and I will take the boneyard in Afghanistan. Very well. We will cut off all avenues of escape. This ends now. Świat jest długi i szeroki, a to są jego jedyne dwie kryjówki? Whatever, man, whatever. Dobra. No kurwa, Archer, Toad. Zazdroszczę wam, panowie, roboty. Znaczy nie, nie jest, nie lubię być snajperem, ale po prostu kojarzy mi się to ze wszyscy w kamuflażu. Mamy M9, niezawodną. Już nieraz nas ratowało. ACR jest w tej grze bardzo niedocenianą bronią, mam wrażenie. Bo jest wyśmienicie zajebista. O kurwa! Bouncing Betis! Chyba jedyny raz, jak są użyte w kampanii, a nie w multiplayerze. O kurwa, ile granatów! Jak na weteranie. Ja pierdolę, to są snajperzy chyba, co? No właśnie, to oni będą bardzo boleli, jak trafią. Atakować przez dym, kurwa, gdybyśmy mieli coś fajnie termowizyjnego. To byłoby wyśmienicie, ale na szczęście oni też mają problem z zauważeniem nas, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, źle jakby to działało jednostronnie, myślę, że to nie są nasi. Nowego kurwa, dobra. Ech, chuju parchaty, schowajmy się gdzieś. Dobra, umownie chyba jesteśmy bezpieczni. Tu bardzo jest gdzieś źle, jakoś mam wrażenie, ze sobą zgrany obraz z dźwiękiem, bo ekran nam już czasami nie krwawi, a my dalej ledwo oddychamy. Dwie terenówki, dobra, dawaj je. I pierdut! O kurwa. O kurwa, przepraszam, zjebałem. Dobra. Dobra, na szczęście mieliśmy... Zajebiście. Nie wiem, w którym momencie wy tam poszliście. Ale ja wam mocno wierzę, że tam nie było Makarowa. Miejmy nadzieję. Kogo ty, gościu, zeznajesz, jak tu już nikogo nie ma? Zeznajesz. Nadajesz. Dobra, szturmujmy budynek. O kurwa, szybko poszło. Dobra, Ghost, jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj. Dobra, ja bym najpierw te drzwi wszystkie otworzył, bo ja nie chcę sobie zmarnować szansy na potencjalny szturm, który mógłby się nam nie udać czy coś. Kurwa, ile to jest pomieszczeń. Tam się czołga jakiś typ. A dzień dobry. Gdzie uciekamy? Rywa jego mać. Okej, mamy w chuj dużo broni. To się nam przyda chyba niekoniecznie. Co, to jest kolejny szturm. Tu gdzieś nie było jakiejś większej ilości broni? Też mi się kojarzy jakoś z tych operacji specjalnych. Aha. Och, tej dzyndzla. Dobra, tych laptopów nie zbieramy. O, o właśnie, takiego miejsca mi brakowało. Jest tu jedna dobra broń. O, ja zawsze biorę ten karabin. Jest chyba tylko i wyłącznie w tej misji, jeżeli chodzi o... weźmy. Jeżeli chodzi o kampanię. I dlatego ja go uwielbiam brać. Dobra, u góry jeszcze mamy jakiś budynek. Jasne. Tu jeszcze mamy trochę rzeczy. Co tu mamy w ogóle? No chuj, ja nie rozczytam i tak. Tu mamy też ten L, coś tam, coś tam.
Gdzie? Nie mam... Już wiem. Ja już kurwa wszystko wiem teraz. Aha! Tam jest typ. Schował się, nawet dwóch chyba. To jest bardzo śmieszne, jakbyśmy chcieli zobaczyć teraz, czego ten konkretnie... O, tutaj bronił. Mianowicie... ten, no. Kurwa, to we plamy na sobie! Ja pierdolę, jestem w tym wszędzie teraz, kurwa! Wyjdźmy do basenu, będzie śmiesznie. Safe house is a bloody gold mine. Copy that. Ghost, have your team collect everything you can for an operations playbook. Names, contacts, places, everything. We're already on it, sir. Makarov will have nowhere to run. That's the idea. I'm bringing up an extraction force ETA 5 minutes. Get that intel. Shepard out. Roach, get on Makarov's computer and start the transfer. Dobra. You're on rear security. I've got the front. Go. MPD. Dobra. Czy ja mam jakieś claymorki? Mam claymorków od chuja i ciut. Weźmy claymorków, porozstawiajmy, bo claymorki w tej konkretnej misji mogą być dla nas kurwa zbawienne. 5 minut przy takiej prędkości nam zostało. Czy oni już lecą? Chyba nie. 15 sekund, dobra. Już słychać. Jeszcze coś mam? Ostatni. Chuj, może ktoś tu będzie chciał. Dobra, cały dom okrążony. Co tu mieliśmy za jakieś broń? Pójdźmy na górę, ja generalnie... Bo i tak musimy bronić tego modułu. Oho, pierwsze ofiary chyba, naszych claymorów. Właśnie, tak musimy bronić tego modułu, więc ja bym się gdzieś tutaj, kurwa, skitrał. Tu je było? A nie, dobra. Okej, kolejne ofiary. Kurwa. Jak to wali, dobrze, dobrze. Takie claymore ja lubię. To z tego co pamiętam się bardzo szybko też ładowało, więc to będzie bardzo dobra broń. Ozon dostał jakiś. Kurwa! Tu mogłem jeszcze wykorzystać claymore na nim. Dobra. Akurat na zewnątrz nie zamierzam wychodzić, więc... O kurwa. Jak to dowracaj do domu? Ja nigdzie nie wychodzę, pierdolę. Właśnie to ci zdążyłem powiedzieć przez sekundę. Przed sekundą. To my zostaliśmy we dwóch, kurwa? Ja i Ghost? No i snajperzy? O chuj, oni wychodzą już zewsząd, kurwa? Co tak szybko? A co to tak szybko? Wy, kurwy! Ładuj wszystko, co możesz, kurwa, bo ja się nie spodziewałem, że to tak szybko tutaj powchodzi. To łatajstwo jebane. Ja ci, kurwa, dam atakuj! Dobra, nie dobra, dobra, dobra. Spoko. Wytrzymamy chyba jakoś, kurwa! Myślałem, że to może był odłamkowy. A tu jesteśmy, dobre, nieważne. Musiałem się zorientować, gdzie ja jestem w ogóle. Przeładuj. Kurwa, ten granat ci nic nie zrobił, gościu? Coś mi tutaj jebie gównem. Ja pierdolę, ja wam też rzucę. Chyba sam się oślepiłem, co? Ciężko powiedzieć.
Dobra, to jest wreszcie odłamkowy, wreszcie chcą mnie zabić, a nie ogłuszyć. Dobra. To jest... Gdzie jest Ghost, kurwa? Czemu tylko ja tu siedzę? Gdzie jest do chuja Ghost? Ty, tu się ledwo połowa dopiero. No dobra. To co, to ja może bym poszedł po jakieś te, kurwa, na dół. Ja pierdolę, 72 minuty pojeba... Dobra, nigdzie nie idę, nigdzie nie idę. Z tej strony atakują, co? Chciałem klejmorki jakieś wziąć. Tu gdzieś powinno być zejście na dół, kurwa, tylko ja nie pamiętam. Tutaj. Jaki tam granatu, co ty tam pierdolisz? O kurwa. Ty, no nie ma Claymore. Mini Uzi. Też chyba tylko w tej misji. Nie, te granaty podniosłem teraz, co? Nie! Mini Claymore też. Zajebiście. Dobra, lecimy na górę, ale oni też chyba tu już są, co? Nie. Okej. O kurwa! Może jeszcze jeden, tylko tym razem spróbujmy nie wysadzić go od razu. A spierdalać ode mnie. Skończony? Zajebiście. Dawaj. No dawaj. Nie wiem, czy do tego potrzeba specjalnej animacji. Dobra, bierzmy to. I spierdalamy. Gdzie jest kurwa Ghost? Ty no, Ghost się zgadza z ksywy, bo ja go nie widzę. Mógłby się nazywać na przykład też moja wypłata. To kurwa cały czas by się zgadzało. Dobra, chuj, to nie miało sensu nawet. W sensie ta ucieczka. Zemsta ponosi zyski. Edward Gibbon. Dobra, tu trzeba bardzo ostro. Chyba was pojebało, no kurwa. No Ghost. Nie mam jak to bronić za bardzo. Więc będzie lekka straka. Dobra, dobra, jest dobrze, widzowie, jest dobrze. Jestem nietrafialny. Jestem szóstką w totku. To jest moja nowa ksywa. Proszę mi zmienić na nieśmiertelniku. Dobrze. A oddział z RPG to mnie chuja obchodzi akurat, bo RPG to mnie nie zdążą trafić. Prawda, 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 prawda. Widzicie, bał się. Jak się boisz, to już jesteś niewolnikiem. Tak mówił Andrzej Tatowski. Spierdalam! Zabił mnie? Ja myślałem, że się jakaś kurwa animacja włączyła. Jak to kurwa granat? Chyba jeszcze mój własny, ale... Ale tak cichutko. Rzućmy kurwa w oślepiającym. Oślepmy te kurwy wszystkie po prostu. Dobra, jestem zajebiście nietrafialny, bo... Teraz jest chyba animacja. O kurwa, ale mnie jebią. Tężnie. O. Parchaty, czy ja mogę granat... Mogę granatnikiem, to macie jednak przejebane. Tak jest, jest i nasz helikopter. Nic złego się teraz nie stanie. Jestem przekonany. Nie, no dobra, nie będę kurwa udawał. Kochani, przed nami chyba najsmutniejsza scena z FPS-ów, jakie kiedykolwiek powstały. Area sanitized. All
Tyle lat, tyle razy się widział tę scenę, a dalej mam kurwa ciarki na plecach. To jest tak dobrze zrobiona scena. Wow, po prostu kurwa wow. No więc Shepard okazał się zdradzić cały swój oddział 141 i wraz z kompanią braci, czyli ludźmi najbardziej mu oddanymi, którzy mają właśnie za zadanie niby wyeliminować głównie Makarowa, ale też pozbyć się resztek Task Force 141. Więc zaczął działać na własną rękę. Jego motywacje dopiero pod koniec zostaną bardziej opisane. Take them all out then. Or let them take each other out. Either way, I'll see you on the other side, my friend. No i kochani, też jest tutaj teraz wielki powrót, bo po 5 czy tam po 4 odcinkach znowu się będziemy wcielali w Soapa. No i teraz mamy właśnie, mamy taką kurwa tutaj sferę wojny, że się napierdalają zarówno ludzie Makarowa, jak i ludzie Shepard'a, więc kurwa na dobrą sprawę teraz trzeba po prostu uciekać, dać im się pozabijać i atakować tylko jeżeli jest to niezbędne. O kurwa, ale wjechałem. Tu nie ucieknę, dobra, niedobrze, no, mądre to. Dobra, jakoś tu spróbujmy ich wyminąć. Dobra, starajmy się wyeliminować wszystkich wrogów, którzy w jakikolwiek sposób mogą tutaj stać nam na drodze. No ja na razie mało co tu używam w ogóle broni, że tak powiem. Ja tutaj, no, przepraszam kolego, ale ja miałem zielone. Nara. Kurwa, zasady ruchu drogowego, kurwa mać. No i chuj, no tak, takie są zasady ruchu drogowego w Afganistanie. Jeżeli ktoś ci przebiegnie na zielonym, masz go prawo zapierdolić. Lecimy. Kontaktuj się z Makarowem. Też myślę, że to jest tylko dodatkowy powód, żeby ogólna opinia publiczna miała nas za zdrajców. Że to my jesteśmy tymi złymi. I tu cokolwiek mamy? Tutaj mamy coś. Kurwo! No, to se chłopaki wymienili uprzejmości. No, to jest naprawdę piekło. Okej. No, ja już jestem prawie przy. O, nawet nie prawie. Siemano, panowie. Jep, to dobra. I kochani, tą misją zakończymy ten odcinek. Ja wiem, że moglibyśmy chyba nawet w tym odcinku zakończyć tę grę. Ale chcę się bardziej skupić na tych ostatnich misjach dodatkowych. W ostatnim, czyli w następnym, czyli ostatnim odcinku Modern Warfare 2. Ale wcale nie ostatnim odcinku trylogii naszej oryginalnej. O kurwa, o dobra, rozumiem jak najbardziej twoje obawy. Wobec mojego stanu zdrowia. Jest i nasz samolot chyba, co? Zaprawdę. Dawaj, róg. Ja się postaram ciebie jakoś tu bronić. A ty zapierdalaj, ziomeczku. To mi kurwa nie wyszło. O chuj. Dobra, dawaj. To by było na tyle, kochani. Dzięki wielkie, widzimy się w następnym, ostatnim odcinku MW2.